Medycyna w sztuce to szósta z serii naszych flagowych wystaw, które konfrontują ważne terminy cywilizacyjne ze sztuką. Zdecydowaliśmy się, że sięgniemy do tematu, który jest bliski każdemu z nas i który towarzyszy nam od samego początku. W obrębie wystawy zgrupowaliśmy prace, które dzielą się na kilka tematów. I tutaj oprócz tego, że przedstawiamy chociażby malarskie ujęcia pewnych chorób, to również prezentujemy prace, które są swego rodzaju terapią, czy były swego rodzaju terapią dla artystów, ponieważ odnosiły się do ich choroby. Innym tematem na tej wystawie jest temat poruszający kwestię chirurgii plastycznej. Tutaj mierzymy się z nim, pokazując, jak bardzo pewne ingerencje w ciało człowieka mogą doprowadzić do absurdalnych efektów. Część medycyny zajmuje się chorobą duszy i w ramach wystawy prezentujemy również prace, które odnoszą się do psychiatrii, do psychoanalizy. Jeszcze na początku XX wieku lekarze byli przekonani, że zła kondycja psychiczna człowieka uwidacznia się w jego fizjonomii. I takim zamknięciem kwestii medycyny w sztuce jest grupa prac, które pokazują anatomię. Ta seria i jej koncept filozoficzny ma w jakiś sposób związek z sensem i powołaniem takich instytucji jak Muzea Sztuki Współczesnej. Naszym obowiązkiem jest przedstawianie publiczności tego, w jaki sposób artyści interpretują i krytykują to, co nam się wydaje oczywistością. Z racji tego, jaki zawód wykonuję, jakie mam wykształcenia, jestem lekarzem. Pierwsze prace, może nie jest to zbyt popularne, ale powstały właśnie na dyżurach. Była to pewna jakaś taka chęć zagospodarowania tego czasu i chęć jakby wyrażenia tych ekspresji właśnie w formie rysunku. Droga dochodzenia do portretu była poprzez pejzaż, poprzez akt, poprzez takie studium ciała i w którymś momencie doszedłem do wniosku, że nic mnie tak bardzo nie pociąga i nie jest dla mnie na tyle interesujące jak ludzka twarz, wyrażanie pewnych emocji bądź dobór tych twarzy pod kątem własnych emocji, które odczuwam względem tej osoby. I właśnie wybór padł na portret, który w zasadzie od tamtej pory do dzisiaj trwa ta przygoda i mam nadzieję się jeszcze nie skończy.